Witajcie, kochani. Nazywam się Małgorzata Leszczyńska. Zajmuję się pracą z podświadomością, bo doskonale wiem, że tam trzymamy wszelkie nasze przekonania, nasze programy, tam jest nasza wyobraźnia i tam docieramy również do naszej wewnętrznej mądrości, do naszej intuicji. To jest ogrom tego, co niesiemy w sobie i jeżeli przebrniemy przez nasz umysł świadomy, który zajmuje zaledwie 10%, a podświadomość to 90% naszego umysłu i pozwolimy sobie zagłębić się dużo głębiej, docierając właśnie do podświadomości, to tak wiele w naszym życiu możemy zmienić. I dzisiaj w takim głębokim rozluźnieniu chciałabym Was zabrać w taką podróż w głąb siebie. Dotarciu do siebie, do swojej prawdy, i tego, co myślimy na nasz temat, i tego, co czujemy na nasz temat, aby z tych wysokich poziomów koherencji serca ukochać siebie w całości. Bo kochani, dokądkolwiek się udamy, wszędzie zabieramy ze sobą siebie. I pamiętam taką sytuację, kiedy byliśmy z moim mężem, z naszymi przyjaciółmi w Vancouver. Siedzieliśmy nad oceanem i mój mąż powiedział: kochanie, to jest takie idealne miejsce dla nas, tylko tak daleko od przyjaciół, rodziny. I ja wtedy powiedziałam: kochanie, zamknij oczy. Skieruj uwagę do swojego serca. Poczuj to wszystko, co tutaj jest, co odczuwasz w tym miejscu dzisiaj. Poczuj to wszystko, czego doświadczasz w Vancouver, bo to wszystko jest w Twoim sercu. To jesteś Ty. Wszędzie zabierasz ze sobą siebie. I pomyśl teraz o naszej Warszawie, o naszym mieszkaniu, o przestrzeni wokół naszego osiedla. To jest to samo, co czujesz w swoim sercu. Wzruszył się. Ja również. To było takie dotarcie do tego, co jest w nas, aby to uruchomić z przestrzeni serca. Dlatego dzisiaj chciałabym Was tam poprowadzić. Jeśli masz w sobie gotowość, zapraszam Cię na tą bardzo głęboką medytację. Oczywiście zapraszam również do skorzystania z mojego wsparcia w obszarach online, gdzie przygotowałam program Holy Me, oparty na bazie, jest zbudowany na bazie mojej pracy, którą robię na co dzień, indywidualnej pracy z osobami, które do mnie się zgłoszą. Przeniosłam to, aby każdy miał dostęp do możliwości pracy ze swoją podświadomością, do ogromnej zmiany. I tam jest dużo, dużo więcej niż na sesjach indywidualnych, bo jest tam aż 12 lekcji, które opierają się właśnie na pracy z wewnętrznym dzieckiem, na uwolnieniu trudnych emocji, takich jak złość, gniew, poczucie winy, żal, wstyd, aby po oczyszczeniu przeszłości przenieść się do przestrzeni serca, do przestrzeni kwantowej, do połączenia z duszą, aby po oczyszczeniu przeszłości otworzyć się na swoje życie i na swoją przyszłość. Tak często słyszę: Małgosiu, jak medytuję, jak sięgam w te przestrzenie połączenia z duszą, w tą przestrzeń kwantową, tam jest tak pięknie. Nie chcę się stamtąd wracać, a jak wracam i otwieram oczy, to już nie jest tak fajnie. Dlatego to oczyszczenie przeszłości, zamknięcie jej, nie zakopywanie pod dywan, stawienie się do swojej przyszłości, uzdrowienie z poziomu podświadomości pozwala z dużą łatwością otworzyć się na to, co przed nami, na miłość, na akceptację, na wizualizację i na przestrzeń kwantową, aby ją wprowadzić do naszej rzeczywistości. To w programie Holy Me. Oferuję również nagrania indywidualne, takie sprecyzowane, tylko dla Ciebie, gdzie uwzględniam Twoje potrzeby,
aby również z przestrzeni serca, z pracy z wewnętrznym dzieckiem, uzdrowić przeszłość i otworzyć się na przyszłość. Kochani, zapraszam. Dziękuję, że jesteście. Jeżeli Ci się podoba, poproszę łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Weź głęboki wdech. Zrób wydech. I jeszcze raz weź głęboki wdech i zrób długi, przyjemny, rozluźniający wydech. Skieruj uwagę na swoje powieki. Poczuj ich przyjemny ciężar. Pozwól, aby każdy mikromięsień puścił napięcie, a powieki, aby stały się wiotkie, rozluźnione. I po prostu je wyłącz, tak, żeby przestały działać. Poczuj, jak dzięki temu rozluźniają się mięśnie wokół oczu, mięśnie Twojej twarzy. I to cudowne uczucie rozluźnienia przenieś na czubek głowy i rozprowadź po całym swoim ciele, od czubka głowy po końce palców stóp. Poczuj, jak energia odprężenia rozluźnia całe Twoje ciało, a ciało staje się przyjemnie ciężkie. Wyobraź sobie, że leżysz na puchowej kołdrze, może nawet kilku, i zapadasz się w ten puch, w tę przyjemność, pozwalając sobie odczuwać ciężar swojego ciała. Zatem zapadaj się głębiej i głębiej, rozluźniając się coraz bardziej, coraz przyjemniej. I w tym głębokim rozluźnieniu, kiedy już wiesz, że wszelkie napięcia zaczynają znikać, gdy do Ciebie mówię, a Ty zwyczajnie pozwalasz sobie na to, aby Twoje ciało odprężyło się jeszcze bardziej z każdym moim słowem. Pozwól, aby zniknęły wszelkie napięcia na tyle, ile możesz dzisiaj. Nie musisz robić tego teraz, zwyczajnie. Zrób to na swój sposób, w swoim tempie, zanurzając się w siebie. Nawiąż kontakt ze swoim wnętrzem i zacznij docierać do swojej prawdy, bo za chwilę chciałabym zabrać Cię w podróż, pamiętając o tym, że dokądkolwiek się udasz, zabierasz siebie ze sobą. I zanim wyruszysz w podróż, zobacz, poczuj, usłysz siebie, prawdę o sobie, jakakolwiek by nie była. Nazwij ją w swoich myślach, cokolwiek myślisz o sobie teraz. Twoja prawda o tobie. Bez wypierania. Bez odrzucania. Również tych trudniejszych części siebie. Poczuj je, zauważ, nazwij i zaakceptuj w całości wszystko,
co pojawia się teraz. Bez oporu, bez oceny. Zaakceptuj. I skieruj uwagę do swojego serca. Twoje serce jest wolne. Twoje serce ma ogromną moc. Kierując uwagę do swojego serca, pozwalasz sobie na to, aby uruchomić moc Twojego serca. I skieruj uwagę do tej części głowy tuż za oczami i połącz serce ze swoją świadomością, a to z łatwością pozwoli Ci uruchomić uznanie, entuzjazm, radość, fascynację, wdzięczność, poczucie szczęścia, poczucie bezpieczeństwa, spokój i miłość. Oddychaj do swojego serca. Uruchamiając coraz więcej miłości i z tej przestrzeni otocz to wszystko, co wcześniej zostało nazwane, usłyszane, zobaczone, z pełną akceptacją pokochaj wszystkie części siebie. Kiedy pozwalasz sobie na uruchomienie wibracji miłości, podnosisz poziom swojej wibracji. Jeszcze raz otul siebie, wszystkie części siebie, energią miłości. Bo pokochać to, co jest, oznacza, że zostawiasz wszystko takim, jakie jest. I do każdej części siebie dodajesz energię miłości. Uczysz się kochać siebie niezależnie od tego, co jest dookoła. Zatem z łatwością w każdej innej sytuacji, kiedy wyćwiczysz wznoszenie się na wyższy poziom swojej wibracji, ta umiejętność utrzymania umysłu na wysokich poziomach wibracji sprawia, że z łatwością coraz częściej uruchomienie energii miłości będzie dostępne. Pozwól sobie na to teraz. Wibracje miłości działają według zasady rezonansu. Kiedy wysyłasz energię miłości, wszechświat odbiera tą energię i oddaje Tobie. Budując siebie w ukochaniu każdej części, masz teraz w sobie gotowość, aby zabrać siebie w piękną podróż
dokądkolwiek się udasz. Zabierasz siebie w takiej wersji, w jakiej jesteś. Zatem pomyśl, jak cudownie byłoby zabrać tą najlepszą wersję siebie w ukochaniu każdej części, którą nosisz w sobie. I nie wiem, dokąd chcesz się udać. Jaki jest cel twojej podróży? Ale wiem, że kiedy słuchasz mojego głosu, zanurzając się w siebie, rozluźniając się coraz bardziej, twój umysł kreuje z tych najwyższych poziomów. I kiedy zamilknę na chwilę, przenieś się w te miejsca, w te przestrzenie, o których marzysz. Pozwól swojemu umysłowi kreować to, co najlepsze dla ciebie, z najwyższych poziomów wibracji, miłości. Zabierz siebie ze sobą. Teraz. Otwórz się na wszystko, co przychodzi, z lekkością. W ukochaniu siebie, każdej części siebie. Pamiętaj, że marzenia, cele, twoje pragnienia dają ci napęd i motywację do działania. Pamiętaj, żeby twoim marzeniom, celom i pragnieniom towarzyszyła miłość. A jeżeli kochasz, to akceptujesz. Dlatego wyobraź sobie, że jesteś już w tym miejscu, gdzie pragniesz być. Jakby twoje marzenie, cel, pragnienie zrealizowało się. Poczuj ten moment, kiedy już jesteś w tym miejscu, kiedy osiągnęłaś cel swojej podróży. Zauważ reakcję swojego ciała, radość, satysfakcję, poczucie spełnienia, szczęście i niech temu towarzyszy ogromna miłość. Uruchom wibracje miłości ponownie. Naucz swoje ciało doświadczać tego stanu coraz częściej i częściej
by Twój umysł z łatwością otwierał się na te wibracje, aby towarzyszyły Tobie w każdym dniu, tygodniu, miesiącu, roku. Utrwal to w sobie i podziękuj sobie za tą piękną podróż. Podziękuj sobie za pokochanie siebie, każdej części siebie, bez względu na to, jaka jest. Jeszcze raz wyślij miłość do siebie. Otul swoje ciało energią miłości. Niech Twoje ciało i umysł uczą się doświadczać tych wysokich wibracji i utrwal te doświadczenia na bardzo głębokim poziomie podświadomości. Pozwól, żeby cały proces zintegrował się w Tobie, dając trwałe efekty zmiany. Bo kiedy za chwilę otworzysz oczy, gdy policzę do trzech, otworzysz je na nowe życie, nową przestrzeń, nowy umysł z wibracją miłości. Zatem jeden, wracasz do tu i teraz. Dwa, Twoje mięśnie zaczynają poruszać się. Trzy, otwierasz oczy. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam z miłością.